Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, do tej pory używałem ciągle kamerki GoPro Hero Silver 4, którą posiadam w zasadzie już od bardzo długiego czasu. No i sami wiecie jak jest, technologia idzie do przodu, stabilizacji w tej kamerze żadnej nie ma, a więc przyszedł czas, aby zmienić tego staruszka na coś nowszego. I tak postanowiłem, że stanę się posiadaczem GoPro Hero 11. W tym krótkim filmie pokażę Wam taki krótki unboxing. Na pewno już wiele razy go widzieliście, ponieważ nie jest to kamera, która może wyszła tydzień temu i na wielu kanałach już była. Wielu youtuberów ją przedstawiało, więc nie będę Wam zawracał głowy konkretnie całą specyfikacją. Po prostu pokażemy sobie, jak ona wygląda. Ja już ją otworzyłem od dołu, żeby zobaczyć, czy ona po prostu jest kompletna, jak ją wziąłem ze sklepu. Zawsze sprawdzam. Pudełeczko odłożymy sobie gdzieś tu z boku. I słuchajcie, to naprawdę fajne rozwiązanie. No muszę powiedzieć, jedenastka jak przyszła, przepraszam, czwóreczkę jak dostałem, to była ona tylko w takim kartoniku. U góry był taki pokrowiec plastikowy. A tutaj jest naprawdę ładne pudełko. Fakt, że jest ono ogromne w porównaniu do kamery, co zaraz zobaczycie. I spójrzmy, co jest w środku. Standardowo. Przebrniemy sobie przez to szybko, a więc no, zanim uruchomimy kamerę, musimy ją najpierw zupgrade'ować. Więc jest taki smaczek, jak zwykle. Jest instrukcja, jak się otwiera drzwiczki, jak się wkłada bateria, jak się podłącza kabelek, jak się uruchamia kamerę, jak się nakleja i podłącza, o to są też takie stickery, jak się ją podłącza do jakiegoś kasku, no i standardowo jakieś najczęściej zadawane pytania oraz tipy i triki na zimną pogodę. Co przyjeżdżając w opakowaniu? Tak jak mówiłem, opakowanie jest ogromne, zobaczcie. Czy da się je wyciągnąć? Da się wyciągnąć. Jest bardzo ładne, ale jest bardzo duże. Nie wiem w zasadzie, dlaczego takie zrobili. Mamy kabelek, w końcu ładowanie, słuchajcie, na USB-C. Mamy bateryjkę. Widzicie, jeszcze ją trzymałem w opakowaniu. Bateryjka jest, spójrzmy sobie, 1720 mAh, jak dobrze pamiętam, tej GoPro. Teraz sobie otworzymy. Baterie chyba były 1100... Tak, są mniejsze. Słuchajcie. 1160, spójrzcie. To jest wielkość baterii. No jest ona spora. Nie ma co się poszukiwać. Ma też inny kształt, gdzie są te cypeczki. O, nie wiem jak ją przyłożyć, ale no widzicie różnicę w wielkości. Jest większa. Włóżmy ją sobie z powrotem. Sobie zaraz zobaczymy tylko, jaka jest różnica w wielkości kamer. Odłożymy czwóreczkę. Jest oczywiście standardowy zaczep, chociaż nie mogę powiedzieć. Jest naprawdę fajnie wykonany. Jest taki inny materiał. Ten plastik jest ładniejszy jak w poprzednich. Mamy jedno zakrzywienie do kasku. Dobrze, że człowiek się zaopatrzył już wcześniej. Wybaczcie za mój głos, ale od dłuższego czasu borykam się z przeziębieniem. Standardowo mamy jedną śrubeczkę, a więc no, wyposażenie zestawu jest ogromne, naprawdę. GoPro jak zwykle do zestawu dorzuca masę rzeczy. No i sama kamerka, słuchajcie. Przychodzi, jak widzicie, zaklejona z dwóch stron, plus ta tasiemka. Teraz ją sobie zdejmiemy. I tak wygląda cała kamera. Jest, słuchajcie, dużo większa. Zaraz Wam zresztą pokażę. Spójrzcie. Jest dużo większa niż jej poprzedniczka. No nie powiem, że poprzedniczka, no bo poprzedniczką była dziesiątka. Ale od czwórki, no to
No jest kolosalna różnica. Z tym, że ta nie jest wodoodporna i potrzebna jest do niej obudowa. Ta jest wodoodporna i ta obudowa już jest na niej, że tak powiem. To jest fajne rozwiązanie, nie trzeba przypinać. Dobrze swoją drogą, że to jest wymienne w razie, gdyby się połamało. I w sumie tak chciałem wam powiedzieć, dlaczego zmieniłem. A zmieniłem dlatego właśnie, że ta nie ma żadnej stabilizacji. Jakość obrazu, która z niej wychodzi, jest dla mnie w zupełności wystarczająca. Ale tu jest stabilizacja, już inny sensor, inna optyka. Oczywiście tu jest możliwość nagrywania do 5,3K, a tutaj jest możliwość nagrywania do Full HD, do 4K w 15 klatkach. Tutaj mamy 5,3K w 60 klatkach, 4K w 120, więc no jest kolosalna różnica. 15 klatek w 4K, 120 klatek w 4K. No ja mam nadzieję, że w końcu przesiądę się na 4K. Aczkolwiek jak patrzę na wielkość tych materiałów, chociaż może ona teraz nie będzie stanowiła takiego problemu, jeżeli chodzi o samo nagranie, ale na pewno o przechowywanie tego materiału to tak. Tutaj jak widzicie, kupiłem kartę Samsunga Evo A2V30, więc ona, że tak powiem, spełnia wymagania GoPro. To jest to samo, co na stronie GoPro ta karta SanDiska Extreme. Jednakże dużo tańsza. Naprawdę polecam. GoPro swoją drogą jest teraz w bardzo fajnej cenie i powiem wam tak. Od długiego czasu zastanawiałem się nad zakupem tej kamery i obserwowałem przez ponad rok, jak wahały się ceny 10, 9 i potem 11, jak wyszła. I mam swoje przemyślenia na ten temat, ale to w innym filmie. Też oczywiście zrobimy sobie porównanie tych dwóch kamerek, żebyście zobaczyli jakość nagrania. Oczywiście no będzie przepaść, ale mimo wszystko chciałbym wam pokazać, bo jestem osobą, która zmienia sprzęty raz na długi czas, czyli kilka lat ładnych trzymam, nie zmieniam co roku. I na przykład nie mam porównania tej kamery do tej. Najwyższe, które znalazłem, to jest porównanie 4 do 8, takie rzetelne z nagrania. Ale już nie wiadomo, czy jest sens wymieniać dalej, czy nie. Więc sobie to sprawdzimy. I oczywiście w tym filmie nie będę wam uruchamiał tej kamerki, ponieważ tylko sobie ją tak obejrzymy, taki unboxing, a pierwsze uruchomienie plus obejrzenie menu to zrobimy sobie już w innym filmie. No i jak jeszcze widzicie, ekrany z tyłu też są nieporównywalnie inne, ponieważ ten jest dużo większy, ale to co jest ważne, to to, że obie kamerki mają ekran z przodu, jednakże tutaj jest po prostu ekran taki cyfrowy, na którym wyświetlane są tylko i wyłącznie dane. Na tym ekranie natomiast jest to ekran już normalny wyświetlacz i widzimy, co się dzieje, kiedy nagrywamy sobie front face camera, czyli kamerą do siebie. Tutaj celujemy. Oczywiście kamera GoPro ma tak szerokie spektrum widzenia, takie pole widzenia, że zawsze w siebie trafimy, choćbyśmy kamerę nie wiadomo jak trzymali, ale tutaj możemy dokładnie siebie wykadrować, gdzie chcemy siebie widzieć, więc no to jest na pewno jakiś duży przeskok. I to, co od razu zauważyłem, co wam pokażę, tutaj było fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o wyjmowanie baterii, proste, a nie ukrywam, że kiedy robiłem sobie sprawdzenie szybkie tej kamery, to męczyłem się z tym otwarciem. Jest ono nieoczywiste. Ale to wam pokażę w późniejszych filmach. No nic. Myślę, że to tyle w tym krótkim filmie. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. No teraz na pewno na kanale, ze względu na to, że tu jest nowy sprzęt, który będę używał do jazdy na motocyklu, pojawi się kilka filmów na ten temat. Gdybyście coś konkretnego chcieli wiedzieć o tej kamerce, jak się spisuje versus ta, to dajcie proszę znać w komentarzach, ja na pewno coś dogram, bo tak jak mówię, mam zaplanowane już kilka filmów na temat porównania tych kamer i ogólnie co ta kamera potrafi, jak chociażby filmy w nocy, które ma, ona ma specjalne, dedykowane tryby do nagrywania różnych ujęć w nocy, więc zobaczymy sobie, czy to jest coś fajnego, może jakieś przebitki do filmów. No nic, w tym filmie to tyle, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, jeżeli wam się podobał. Na razie, cześć!